Pani Elżbieto, w jaki sposób i kiedy zamieszkała Pani w Belgii? No, po długich wędrówkach po Europie i wraz z rodziną oczywiście, z powodu II wojny światowej, osiedliłam się w Belgii, w najbardziej gościnnym kraju. Jestem matką 4 córek i babką 9 wnuków. Jestem głęboko przekonana o znaczeniu rodziny jako podstawowej jednostki społecznej wpisanej przez twórczyni w naturze ludzkiej i poczułam, że mam obowiązkiem zaangażowania się w konkretną pracę skupioną na rodzinę. A w czasach Solidarności była Pani zaangażowana w pomoc humanitarną również. Organizowała Pani transporty żywności, lekarstw i odzieży do Polski. Proszę opowiedzieć o tych ludziach, których Pani spotkała wtedy. Ach, to były cudowne ludzie, cudowne. I w Belgii, i w Polsce. Myśmy byli tak cudownie przywitani w Polsce. Ta biedna, bardzo biedna Polska nas witała, jakbyśmy by przyszli z Panem Bogiem. To było niesamowite. Belgowie nie mogli to uwierzyć. Mieli tak mało do jedzenia, a jednak nas witali no, tak hojnie. No, kiedy ten ruch Solidarność i cała Polska była prześladowana i w stanie wojennym, założyłam stowarzyszenie humanitarne o nazwie Polsko-Belgijska Solidarność, mająca na celu pomoc krajowi w trudnej sytuacji przez transporty, żywności, lekarstwa i ubrania. Praca ta doprowadziła w sposób bardzo naturalny do bardziej specyficznego rodzaju pracy, a mianowicie do pomocy w zakresie rodzinom w trudnej sytuacji moralnej. A przypomina sobie Pani o jakiejś osobie, która wtedy Pani towarzyszyła? Był ktoś taki? O, na pewno była Pani Colette Courtois, która ze mną wszystkie te transporty prowadziła. Ona jest niesamowitą osobą, bo ona nawet się nauczyła samoloty. Nie wiem, czy się mówi prowadzić, czy tak. Samoloty. Samolotami latać. I więc dla niej te ogromne ciężarówki to było nic właściwie. Ale ona była ze mną przez wszystkie te lata, a w Polsce była pani Nicole Radziwiłł, Belgijka z domu, ale z mężem Polakiem. I ona tam nas przyjęła bardzo miło i bardzo hojnie i bardzo pomagała, żeby roznosić te wszystkie ubrania, czy leki, czy różne rzeczy. A proszę opowiedzieć o swojej rodzinie. Powiedziała Pani, że jest Pani matką 4 córek. W jaki sposób wychowywała Pani dziewczynki na obczyźnie? No, dla moich dzieci to nie była obczyzna. Oni się tutaj urodzili. Ja mam 4 córki i jestem babką 9, jak mówiłam, 9 wnuków. I ja myślę, że Belgia nas tak cudownie przyjęła. Się od razu czuliśmy u siebie, w domu. I ja zawsze się śmieję, że kiedy jestem w Belgii, się czuję bardzo polska. Ale kiedy jestem w Polsce, się czuję jak Belgijką. I jestem taka dumna, że ta Belgia nas tak przyjęła. Mm-hmm. I moje dzieci bardzo lubią Belgię. Mieli cudownego ojca, Belg oczywiście, który się do Polski bardzo przyłączył i tam podróżował bardzo, bardzo często. On tak się śmiał, że Polska jest taki cudowny kraj, że każda pani troszkę starsza od niego, on mógł spokojnie powiedzieć ciociu. Było w porządku. Mówiła Pani o tym, że rodzina jest bardzo ważna, prawda? Że od rodziny to się wszystko zaczyna, że to jest najważniejsze dla całego społeczeństwa.
Proszę opowiedzieć o kongresach rodzinnych, bo to zdaje się są nawet międzynarodowe kongresy rodzinne, które są organizowane na całym świecie. W roku 1992, po wzięciu udziału w 17. Międzynarodowym Kongresie Rodziny, który odbył się w Luksemburgu, uznałam, że jest to właściwie najbardziej konkretny i wiarygodny sposób, aby sprowadzić do Polski informacje o rodzinie, o jej potrzebach, o jej nadziejach i sposobach osiągnięcia celów osobistych, ekonomicznych, jak i stabilność społeczna. Komitet został powołany w celu zorganizowania Międzynarodowy Kongres Rodziny w Polsce. Myśmy stworzyli 18 komitetów przez całą Polskę. Nasz bardzo kochany, mogę powiedzieć, prymas Glemp, świętej pamięci, tak się śmiał, powiedział: Panie, zrobili nowy podział Polski. No, w Warszawie odbył się w 1994 roku 18. Międzynarodowy Kongres Rodziny, podczas którego odbyło się około 12 tysięcy krajowych i międzynarodowych uczestników. Kraje wschodnie wygrały swoją bitwę dla wolności, ale jeśli problemy gospodarcze są dalekie od rozwiązania, inne problemy, z jakimi borykają się ludzie, typ moralny, zaraz mieli uderzyć, jak to było niestety na Zachodzie. Te kraje bardziej dramatycznie niż niewolnictwo czy głód. Są to problemy, które dziś zagrażają cywilizacji zachodniej i stanowią jej źródła, rodzina. Bezpośrednim rezultatem tej linii myślenia był 20. Międzynarodowy Kongres Rodziny, który został przygotowany na progu trzeciego milenium we wrześniu 1999 roku w Moskwie, Rosja. To był niesamowity moment, bo było mniej ludzi niż w Warszawie może, około między 800 i 1000, nie wiem dokładnie, ale dla nas to był moment nie do zapomnienia. Byliśmy kobiety, Polki, katoliczki. To dla Rosji to było ciężko to łyknąć, ale patriarch Kiryl otworzył kongres, mieliśmy taką niesamowitą ilość osób z władzy, z kościoła, z tych różnych kościołach rosyjskich, prawosławnych, muzułmanów. No i ten kongres naprawdę był niesamowity, dla nas bardzo nowy, bo jednak daleki kraj, który właśnie wyszedł z tego strasznego komunizmu. No i dla nas wielka radość. A kto brał w nich udział? Czy to były tylko organizacje, czy to byli tacy zwykli ludzie związani z Kościołem, czy to były tylko środowiska kościelne, czy też społeczne? No wszyscy. No w Warszawie to było oczywiście wszystkie nauczycieli, były wszystkie organizacje związane z rodziną, ale też każda druga osoba, dla której rodzina jest coś bardzo ważnym, chciała się dowiedzieć, co się dzieje na Zachodzie, jak można tą rodzinę wzmocnić, utrzymać. No, naprawdę można powiedzieć, że wachlarz ludzi, uczestników był ogromny, ogromny. A czy za każdym razem kongres miał jakiś inny temat? Bo rozumiem, że jakby wspólnym tematem to była rodzina, prawda? Wszystko się kręciło wokół rodziny, ale czy jakiś specyficzny temat za każdym razem był wybierany? Tak, w Warszawie mogę powiedzieć, że to były 4 dni kongresu i każdy dzień był poświęcony jednym tematem. Pierwszy dzień to była rodzina jako
pierwsza komórka społeczeństwa. I na tym, i edukacyjnie też ta rodzina jest tak bardzo ważna. Myśmy się śmieli w ten czas, że właściwie w rodzinie są wszystkie ministerstwa, czy finansowe, czy edukacja, czy ekonomiczna, czy spirytualna, religijna. Wszystkie ministerstwa powinny być związane i rodzina powinna być w każdym ministerstwie. Bo często nam się pytali, czy jakieś ministerstwo rodziny się stworzyło po kongresie, ale w każdym ministerstwie powinna być ta rodzina bardzo szeroko wzięta. I drugi dzień to były raczej szkoły i edukacja. To też dla nas było bardzo ważne. Jak mówiłam, bezpośrednim rezultatem tej linii myślenia był 20. Międzynarodowy Kongres Rodziny w Moskwie. Dla nas to był bardzo trudny i ciężki czas, bo myśmy wiedzieli, że będąc Polki, katoliczki i kobiety, dla Rosji to nie było tak łatwo do przyjęcia. Ale to wyszło cudownie. Mieliśmy mniej ludzi niż w Warszawie, ale jednak o prawie 1000 osób. I patriarch Kiril, głowa Kościoła prawosławnego, otworzył kongres, co dla nas był, no to był wielki sukces, można powiedzieć. To był następny kongres po Warszawie, bo mieliśmy w Warszawie bardzo dużo ludzi z wschodu i Moskwa prosiła, żeby książka polska była przetłumaczona na język rosyjski. Więc myśmy pojechali do Moskwy, żeby to przetłumaczyć i kiedy to przeczytali, mówili, my chcemy kongres w Moskwie. I tak się odbyło i był ten kongres. I bardzo się ucieszyliśmy, że to się odbyło. A co dla Pani osobiście oznacza rodzina? Tu już słyszeliśmy o dzieciach, o wnukach, o córkach, o tym, że ministerstwo powinno każde zwracać uwagę na rodzinę. Co jest takie najważniejsze? Co jest najważniejsze? No wszystko jest ważne. Po pierwsze dzieci. Wychowywać te dzieci, żeby oni mieli tą podstawę, żeby potem prowadzić świat po kolei, bo my już, nasz czas się skończył, a te dzieci będą takie ważne, żeby świat się polepszył. Może strasznie coś takiego powiedzieć, ale żyjemy w trudnych czasach. I mamy nadzieję, że te dzieci, jeżeli są wychowane według tej linii, gdzie jako chrześcijaniny i jako moralno, w prostej moralnej linii, myślę, że będą pomagać, żeby ten świat się wrócił na nogi. Może. A prowadzi Pani Fundację Jana Pawła II, świętego Polaka. Pani zdaniem, jacy powinni być ludzie, którzy doświadczyli nauki tego świętego papieża Polaka? No, ja smutna jestem, że muszę powiedzieć, że czas idzie do przodu i była ta cudowna generacja Jana Pawła II. I myśmy zrobili spotkanie młodzieży i ta młodzież, to było w 2013 roku i to było właśnie to pokolenie Jana Pawła II. Stoją oni w obliczu zupełnie nowego zestawu. Wyzwania i trudności. Świat się bardzo zmienił. Młodzi profesjonaliści, młode rodziny muszą przekazywać inteligencję do wiary ich serc. Coraz więcej ludzi chce się zaangażować i inicjować zmiany zachodzące w społeczeństwie poprzez ujednolicenie wartości, które noszą w życiu osobistym z wartościami ich życie zawodowe. Ten ważny trend w społeczeństwie skłania wielu mężczyzn i kobiet
dogłębnie przeanalizować swoje priorytety. I myślę, że dlatego takie spotkanie młodzieży, właśnie tego pokolenia było bardzo ważne, bo dzisiaj, no, czas idzie do przodu, już mieliśmy dwóch papieży od Jana Pawła i powolutku on zostaje zapomniany, bo społeczeństwo jest takie, że etyka i moralność i wszystko jest zupełnie inne i te réseaux sociaux, nawet nie wiem jak to się mówi po polsku, przez internet ludzie się dowiadują, mają tyle informacji, złych i dobrych, dobrych też oczywiście, ale dużo złych i już nie wiedzą, jakie są te, według których muszą iść. I dlatego w 2013 roku myśmy zrobili drugi takie spotkanie w Brukseli, żeby pomagać tej młodzieży dać sobie pojęcie, co jest dobre i co jest złe. Myślę, że to jest jedna z tych strasznych rzeczy, jeśli nawet zło jest uważane jako dobro i jest przez bardzo dużo ludzi pokazane jako dobro. A ta Fundacja Jana Pawła II, której jest pani przewodniczącą, jaki ma cel? Co tak naprawdę robi? W roku 2016 zostałam powołana do przewodnictwa koła belgijskiego Fundacja Jana Pawła. Fundacja ta utworzona była dekretem papieskim w październiku 1981 roku jako organizacja religijna, edukacyjna, charytatywna i non-profit. Oficjalna siedziba znajduje się w Watykanie. Fundacja posiada budynek w Rzymie na Via Cassia, gdzie znajdują się pokoje dla gości i także biuro sekretariatu. Do głównych celów fundacji należy zaliczyć: pierw zachowanie i rozwój dziedzictwa duchowego Jana Pawła II oraz dziedzictwo chrześcijańskiego. Zapewnianie pomocy edukacyjnej i stypendiów dla młodych studentów w krajach Europy Wschodniej poza Unią Europejską, aby studiować w Lublinie na Papieskim Uniwersytecie Jana Pawła II. I wreszcie, i dla mnie to było najważniejsze tutaj w Belgii, gromadzenie i konserwacja dokumentów oraz propagowanie nauki świętego Jana Pawła II. Jak mówiłam, dużo ludzi zaczynają zapominać te cudowne słowa, które on do nas skierował. I myślę, że to jest bardzo ważne, żeby te słowa na nowo byli konkretnie powiedzone. Myśmy stwierdzili, że najlepszy sposób, może nie najlepszy, ale jeden z sposobów, żeby te słowa i ta nauka Ojca Świętego była znowu znana i czytana i słyszana, myśmy zaczęli taką kolekcję książek, bardzo małe książki, 100 czy 120 stron, łatwe do kieszeni położyć i łatwe do czytania, gdzie eksperty o nauki i myślenia Jana Pawła napisali w sposób prosty i czytelny o jego nauki. Każda książka ma jeden temat i już do dzisiaj 4 książki wyszły. Się bardzo cieszymy, bo bardzo cudowne osoby napisali te książki. Mamy książkę przez kardynała Sarę napisana, przez kardynała Barbarin, który był bardzo bliski Jana Pawła II, przez arcybiskupa Leonard, który był nas prymas tutaj w Belgii przez kilka lat. I też dziwnie
belgijski Żyd, który się nawrócił na żydowską religię, ale ma taki, jest taki émerveillé, jak to się mówi, zachwycony z świętym Janem Pawłem, że chciał napisać książkę o nim. I to jest cudowna książka, bo tytuł jest, oczywiście jak wszystkie te książki, Jan Paweł II i Żydzi, ale z jednej strony Tybru do drugiej i to wzięło 2000 lat. Kiedy Jan Paweł II z świętego Piotra z Bazyliki do synagogi przez ten most, to był kilometr, nawet nie. I to potrzebowało 2000 lat, żeby ten most przekroczyć. I on napisał właśnie o tym, jak Jan Paweł II cudownie kontakty i relacje między katolikami i Żydami otworzył, można powiedzieć. No to są te cztery książki i dwie książki wyjdą jeszcze w maju, w następnym roku. A proszę powiedzieć, ponieważ w 2019 roku otrzymała Pani bardzo wysokie odznaczenie od Pana Prezydenta Andrzeja Dudy, Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Mówimy o Krzyżu Oficerskim Orderu Zasługi dla Rzeczpospolitej Polski. Proszę powiedzieć, co to odznaczenie dla Pani oznacza? No, jestem bardzo zaszczycona i wdzięczna za otrzymanie tej nagrody, oczywiście. Moja praca na rzecz rodziny, filaru społeczeństwa i naszej cywilizacji zawsze wydawała mi się czymś oczywistym, a nie powodem do chwały. No, tym bardziej cieszę się, że to odznaczenie wręczył mi pan prezydent Andrzej Duda, prezydent, dla którego mam przekonanie, słowa Bóg, honor i ojczyzna są strzałami kierującymi wszystkimi tego rządu działaniami. Jestem szczęśliwa, że należę całą duszą i sercem do Polski. Naród, który tak wiele wycierpiał, ale zachował swoją wiarę, tożsamość i dumę.